Hej, cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. I tak, dzisiaj będziemy dalej rozwijać naszą republikę. Myślę o dołożeniu kilku budynków tutaj oraz dociągnięciu tutaj chociażby wody, bo wody też tutaj nie mamy, a woda jest bardzo, ale to bardzo istotna w tym przypadku. A jeszcze widzę jedną zasadniczą rzecz, którą trzeba by zmienić. Czyli tutaj trzeba poprawić, że w tą stronę jakby idą wszystkie płody rolne, które tutaj będziemy produkować. Dobra, w każdym razie. Teraz tak. Tutaj tak. Wszystko byłoby dobrze, jakby nie to ta, nie ta woda. I teraz taka kwestia. Ja bym tą wodę jednak dociągnął jeszcze z tego miejsca tutaj, ponieważ, no, nie ukrywam, ale teraz stawianie jakichś dodatkowych miejsc z wodą jest mi potrzebne, więc podciągnijmy sobie, powiedzmy, rurkę jeszcze jakoś tak dotąd, powiedzmy, i później kolejną moglibyśmy zrobić, powiedzmy, tutaj. Dobra, no i w tym momencie trzeba by tylko postawić hydrofornię, która mogłaby być, powiedzmy, w tym miejscu, o ile oczywiście ścieżka na to pozwoli. Liczę, że pozwoli oczywiście. Oczywiście, że pozwoli. Dobra. Ty tu, ty tu. Ty tutaj. Widzisz, podpięty. I dalej nic więcej nie ma. Dobra, czyli teraz tak. Rura. Jedziemy z tym koksem, że tak powiem. Tutaj i ta rura tutaj. Dobra, i teraz tak, budujemy wszystko za ruble. Te ścieżeczki też. I również rozdzielacze. Bo tutaj jest rozdzielacz na przykład. I tu jest również rozdzielacz. A tutaj jest również nawet hydrofornia sama w sobie. I wodę mamy w tym momencie zapewnioną. Ok, dobra, super. Czyli to jest jedna rzecz, którą, no, już mamy poniekąd rozwiązaną. Teraz kolejna sprawa. Kolejna sprawa jest taka, że musimy tutaj doprowadzić ścieki. No właśnie. I to jest ta kolejna sprawa. Ta druga, mniej dobra. Powiedzmy, chociaż nie, dobra. Tu jest spadek, więc nie będzie takiego problemu. W każdym razie weźmiemy sobie ten kolektorek. I teraz tak. Tu jakbyśmy chcieli iść na wprost idealnie, to mamy pole. Więc musimy go postawić jakby jeden z boku. Ja bym go postawił tutaj chętnie. I kolejny byłby sobie, powiedzmy, tutaj. Tylko czy on tutaj, jak ja go postawię, to czy mi sięgnie na wszystkie miejsca? Zaraz zobaczymy. Czyli on by musiał stać tu. No i właśnie, nie sięgnie mi na remizę. Chyba że postawimy go tutaj. Bo tutaj jak go strzelę, to powinien złapać wszystko. No dobra, to postawimy go tu. I teraz ta rura duża najpierw, ok. Tu nie powinno być większego problemu do tego miejsca dojść. I teraz z tego miejsca idziemy tutaj. Tylko oczywiście ja bym to tak wygiął w miarę możliwości moich. Liczę na to, że dobra, druga doszła i żeby trzecia jeszcze weszła, to będzie super. Chociaż tutaj chyba takich ilości ścieków nie będziemy pchać, ale lepiej mieć więcej niż za mało. Chociaż. Nie wiem, czy tu będzie aż tyle tego, ale... Ale dobra, na razie dajmy trzy po prostu na zagięciu. Dobra, finansuj. Jedziemy ze ścieżkami teraz, czyli tak, jedna ścieżka będzie tu, w sumie może być nawet do tego doczepiona, to nawet byłby dobry pomysł moim zdaniem, a ta będzie tutaj doczepiona, no już trudno. Dobra, w każdym razie ścieżki pobudowane i jeszcze ścieżka dla tego kolegi. No dobra, trudno, będzie w tym miejscu. No dobra, to
to ścieżki mamy znowuż pobudowane, czyli praktycznie rzecz biorąc wszystko, co tutaj jest potrzebne, poza płodami rolnymi oczywiście jeszcze jak na razie, mamy chyba zapewnione. Dobra, zobaczmy jeszcze sobie tylko zamkniętą skrzynię. Czy ja już dostałem żubra z przyczepą? No na razie jeszcze nie. Dostałem jakieś FSO warszawki. Ale one są tak chyba mi średnio przydatne w tym momencie, bo są dość małe, nie ukrywam. Takiego żubra dostałem? Jeszcze? Ale to jest chyba od innego... innego producenta, innego modera. No mniejsza. W każdym razie teraz tak, tutaj mamy to bio. Czy was interesuje ciepło? Nie, tylko woda. Wodę macie, dobra. To teraz zrobimy tak. Zrobimy tak. Po 16. Czyli jedno dodatkowe miejsce. Jedno dodatkowe miejsce. W sumie dwa. Bo załadunek tu i wyładunek tam. No dobra. Powiedzmy, że to tak później zorganizujemy, ale na razie autobusy. Autobusy. A, i tutaj ktoś mi mówił właśnie, że paliwa nie dołożyłem jeszcze. No to już mamy dołożone paliwo. I teraz znając życie, wszyscy stąd się rzucą, żeby jechać zatankować chyba. Albo i nie. Chyba nie. Chyba na razie jeszcze nie. No dobra. Szkoda, że tutaj zwykłe nawozu nie można kupić, kurczę. Tylko można go jedynie wyprodukować. No ale trudno. Dobra, mniejsza o to, bo się za bardzo tutaj denerwują i stresują. No dobra, teraz tak, autobusy. Bo to jest ta bardziej istotna część, że tak powiem, tego planu. Czyli takie w miarę spore autobusy by się przydały. Najlepiej te 80-tki. Chociaż one są dość wolne, ale czy ja potrzebuję szybszego autobusu w tym momencie? 65 na godzinę, taki dystans. Powinny chyba ogarnąć. Damy takie 3. I na razie bym je spiął tutaj. Czyli ładujesz robotników. Albo wiecie co? Jeszcze inaczej damy. Usuń przystanek. Jedziesz tu, ładujesz robotników. Jedziesz tutaj, doładowujesz robotników. Po czym jedziesz tutaj i wyładowujesz robotników. A jak tych robotników wyładujesz, to jedziesz tutaj. Dobra. Uruchom. Teraz kopiujemy wam rozkład jazdy do tego i tego kolegi. Potem ten rozkład trochę pozmieniamy, jak tylko się coś zmieni, prawda? A, na razie nie będę ich nazywał chyba. Tylko jak wymyślimy w końcu jakąś sensowną nazwę dla miejscowości tutaj tej, to wtedy sobie pozmieniamy jakieś tutaj nazwy, prawda? I będzie na przykład, nie wiem, tutaj no coś, jakoś to nazwiemy, prawda? Żeby to miało, tak wiecie, ręce i nogi. No na razie tutaj nikt nie będzie pracował, kurczę. Ale już powoli sobie zrobimy tak, żeby po prostu ludzie tam chętnie po prostu zaczęli przybywać, przychodzić i tak dalej. Właśnie jak statystyki demograficzne. Urodzin mamy coraz więcej ten rok, ucieczek mamy bardzo mało, narodzin mamy sporo. Więc mamy przyrost, co mnie bardzo oczywiście cieszy. I ja widzę, że jeszcze chwila i będziemy mieć zapotrzebowanie na mieszkania, bo jeszcze około 70 robotników zmieszczę w tych blokach chyba, których mam. Tak, przynajmniej tak poza nagraniem liczyłem sobie. Standardy kontenerów. O, w kontenery może by to pakować wszystko niedługo? Jak mam być szczery, to taki mam zamiar też. W kontenery iść później docelowo. No pomyślimy o tym. Właśnie, a propos tego miejsca, to tutaj się chyba to równie przeciągnie niestety, tak jak ja myślałem. No bo tu już jest poza granicami, także tu jest bardzo, ale to bardzo cienki margines.
żeby tutaj cokolwiek móc zrobić. No, bo tu ten trzeci wychodzi już poza granicami kraju. Ajajajajajajaj. Chociaż i tak dwa tory przeciągnąć w taki sposób, no to muszę przyznać, że to jest jakaś swego rodzaju zwycięstwo. Może po prostu, już nie, na dwa tory tak średnio. Zresztą jakbym miał tutaj teraz magistralę budować, to oni by, kurczę, na tym magistrali mieli dość, chociaż... Kurczę, też tak. Zawsze to lepsze niż nic, prawda? Ej, to nie byłoby w sumie takie głupie. Jeden tor dochodzący, jeden odchodzący. No, no, czasami Dawid pomyśli, nie? Tylko, że ten tor musiałby iść trochę na odwrót. Czyli lewym dochodzący... Prawy dochodzący, lewy odchodzący, tak jakby na odwrót musieliby jeździć. To nie byłoby w sumie problemem jakimś szczególnym. Tu by się magistrale przy samiutkiej granicy zbudowało. Jaki tu jest? 815. No to tak akurat. Akurat bym powiedział. Bo z tymi wszystkimi, kurczę, rozjazdami, zjazdami, etc., to by tak mogło być, a drugi tor by się po prostu boczkiem, boczkiem, boczkiem i później byśmy jakoś to jakimś mostem albo czymś takim, albo po prostu byśmy takie skrzyżowanie dziwne zrobili i wrócilibyśmy na tor prawy. I w sumie to nie jest takie głupie, jakby o tym pomyślał teraz, nie? Czyli tak, ten tor musiałby być tak dociągnięty, prawda? A tu musiałby zjeżdżać wszystko, że tak powiem. Znaczy wiecie, nie sugerujcie się tym, co ja w tym momencie teraz jakby tworzę, bo to jest taki bardzo prowizoryczny, że tak powiem, pomysł. Moment, inaczej musimy to zrobić. Od tej strony zacząć, czyli tu stąd wyprowadzić ten tor. Maksymalnie, że tak powiem, gładko. No i właśnie, coś takiego by tutaj musiało być, prawda? Czyli generalnie rzecz biorąc, tutaj musiałyby być same semafory takie. Tu musiałby być semafor, oczywiście chainowy, że jeżeli możesz jechać, to jedź. A tutaj już zwykły na powrocie. Czyli z toru lewego przychodziłyby wszystkie pociągi. Tutaj trzeba by to dobrze policzyć, prawda? I ewentualnie zrobić taką troszeczkę inną formę oczekiwalni, nazwijmy to. Dlatego, że tu by sobie czekały pociągi, prawda? Na tej poczekalni. I tu by kolejny mógł czekać jeszcze. Dlatego trzeba by to policzyć dobrze, jakie tu są, że tak powiem, odległości. Nie jest to problem, że tak powiem, bo tutaj naprawdę można by jeszcze jeden pociąg wcisnąć i dopiero, że tak powiem, zrobić kolejne rozjazdy. No tutaj wchodzą 450-metrowe składy, to wiem na pewno. Ej, i widzicie? Bo tak się zastanawiałem, czy to tu wejdzie, nie? I tak jak patrzę na to, to tak, wiecie, niby bardzo blisko tego płotu to idzie, ale powiem szczerze, że to wejdzie tutaj. No teoretycznie mogłem się tego płotu tutaj pozbyć. Chociaż jest on naprawdę fajnie wyglądający, kurczę, i strasznie mi się podoba, że on tutaj stoi. Ale nie, nie pozbędę się go. On tutaj sobie będzie stał.
Ja sobie tak przy samiutkiej granicy pociągnę tory. Dla wielu pewnie się to wyda głupie, takie, że ja w ogóle tak przy samiutkiej granicy wszystko od początku buduję i tak na ścisk to robię. Tak, przepraszam, łyk kawy. Ale ja uważam, że ma to pewien swój urok też, bo no, wiecie, od samego początku staramy się wykorzystać maksymalnie każdy fragment mapy. A o to mniej więcej też chodzi, żeby maksymalnie tą mapę wykorzystać, żeby w późniejszym czasie móc coś z nią zrobić fajnego, prawda? Także ja myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja. No i właśnie, a jak tu pociągnę tak, a tego... Ej, mogę do siatki tego przyciągnąć. Kurczę, to nie jest takie głupie też w sumie. Ej, dobra, ale weźmy tak. Weźmy narzędzie pomiarowe i zmierzmy tutaj długość toru, bo to by mnie jednak dość interesowało. Czyli tak, narzędzia pomiarowe. Odtąd do zakrętu. Dotąd, z czego po drodze trzeba by jakieś takie punkty poustawiać, które nam pomogą trochę. Tu i tu. I tu już nam wychodzi 395. I w sumie to nie jest takie złe, bo byśmy sobie tak, tutaj podciągnęli jeszcze jakąś stówkę, prawda? I tutaj również. I teraz można by zrobić coś takiego, że tu już się powoli zaczną te rozjazdy, tylko... Czy ja bym chciał je budować tak po skosie, że tak powiem? Bo ja bym mógł teoretycznie rzecz biorąc już tu pierwszy zacząć i go tak trochę zeskosować. Las mi trochę przeszkadza, jak tak chodzi o widoczność tego wszystkiego. Dobra, właśnie, usuńmy te wszystkie punkty, bo one też mi tutaj... Ło! Ej, ja nie wiem, czy to tak gęstość tych drzew, że ich jest tutaj tyle, ale mi tak spada tutaj FPS w tym miejscu. A wy wiecie, że ja nie mam złego komputera, nie? Chociaż... Znaczy, złego może nie mam, ale kurczę, przydałoby się go odkurzyć. To na pewno. Dobra, teraz... O, dobra, na razie zbudujmy te tory, które tutaj już są. Dobra. Tak, żebyśmy mieli, wiecie, jakiś tam zarys i pole manewru, nie? Jakieś takie, że widzimy mniej więcej, co jest 5, o co tu chodzi, nie? Tutaj to łączenie bym usunął, dobra, tu już więcej takich łączeń dziwnych nie mam. Okej. Okay. No i dobra, i tak byśmy mogli powolutku, tak bardzo podkreślę, że powolutku. Coś myśleć na ten temat. No dobra. Czyli na razie to takie zostawimy wyciągnięte i będziemy myśleć później o tym. Ponieważ tutaj mi brakuje jeszcze dosłownie paru mieszkańców, żeby się wszystko zakorkowało. A ja bym chciał jednak coraz więcej tutaj budynków dokładać. Nie pamiętam, czy to było w tych średnich? Chyba w średnich było. Nie, to były chyba średnie budynki. Chociaż nie musimy oczywiście tych samych stawiać wszędzie, prawda? No bo... Po co w te same? Na przykład takiego możemy tutaj wstawić. Bez mieszkańców oczywiście. Możemy dać jeden tu i jeden naprzeciwko centralnie jego. Tak i tak. Tu z przedszkola byśmy zrobili ścieżkę również. I przedszkole w tym momencie nie ma śmieci zapewnionych, więc byśmy postawili sobie odpady. Tym bardziej, że te dwa bloki będą ich potrzebować tutaj. I automatycznie przedszkole też się nimi pocieszy. Dobra. Ścieżki buduj za ruble. To mi zbuduj za ruble. To...
Tak, zrobimy. Ok. Teraz przedszkole już powinno sobie z tych odpadów korzystać, a tutaj te odpady, które ma, powinna zabrać śmieciara. Ale tutaj zezwolimy na wprowadzanie się i pobudujemy te budynki. A może za dolary coś pobudujemy również, żeby tych rubli za dużo nie tracić. Tym bardziej, że import-eksport będę na razie na dolarach opierał, więc no chciałbym tych dolarów mieć jak najwięcej, znaczy rubli mieć jak najwięcej, bo jednak dobrze by było mieć ich trochę w zapasie. Ok. Jak tutaj? No ta temperatura czynnika tak się trzyma, powiedzmy, dość niziutko. Jeżeli mi nie umrą wszyscy w trakcie tej zimy, to będzie dobrze po prostu. Bo ja widzę, że naprawdę ta temperatura czynnika troszeczkę spada. Tak, odrobinę, prawda? Że nie żeby jakieś bardzo, ale odrobinę spada jednak i fajnie byłoby, żeby jednak aż tak nie spadała. O, i widzę, że ten budynek od razu oddaje do tych śmieci swoje. Bardzo fajnie, podoba mi się. Okej. Okay. No i tym sposobem zyskaliśmy sobie trochę nowych mieszkań. O, tu już nawet się ktoś chętnie wprowadził. Idzie do siedziba partii komunistycznej. Chyba tam będzie... Tak, pracuje. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, proszę pracować. Być dumnym człowiekiem. Prawie że. Dobra. Jak tutaj robotnicy? No tutaj jest ich trochę, tu mamy ich bardzo dużo. Okej. A jak tutaj? Nie możemy wysyłać ani składować ścieki. No tak, bo ktoś zapomniał zbudować sieć ze ściekami. Już powinno być dobrze. Już schodzi? Schodzi, dziękujemy bardzo. Trochę się chyba zbiornik zatkał. No nie, nawet się nie zatkał. Wszystko ładnie schodzi na bieżąco, super. No i jakoś to tam sobie powoli leci. Tutaj zwykłe odpady, no bio jeszcze nie ma, no bo żadnych bio nie... Odpady bio. 10%. Ale to chyba dlatego, że ludzie po prostu nie potrafią jeszcze segregować odpadów. Bo jako tako takie przedsiębiorstwa powinny je składować i odsyłać odpowiednio, ale tu chyba jeszcze nie ten, bo to są takie ich prywatne, powiedzmy, odpady, które oni prywatnie produkują, nie? Że, wiecie, sobie kanapeczkę przynieśli, nie zjedli i ta kanapeczka sobie, prawda, no, stało się z nią, co się stało, prawda? No właśnie. Dobra, tak, ten warsztat na razie sobie tak będzie. 1 na 5. Dobrze, że chociaż jeden strażak tutaj przyszedł pracować, bo... Szkoda, że nie można priorytetów ustawić. Szkoda, naprawdę szkoda. Powinna być tutaj możliwość priorytetowania, nie? Że na przykład najpierw idzie tu, potem idzie tu. Chociaż momencik, zróbmy tak i tak. Nie, to tylko możemy ustawić, gdzie mają iść, ale priorytetów jako takich nie można. To jest jednak słabe, nie? Bo na przykład remiza i to by dostało priorytet wyższy na przykład od tego. I tutaj na samym końcu, bo i tak bardzo duże ilości pracowników będą przychodzić, więc no można byłoby to inaczej rozwiązać. No ale dobra, jak nie, to trudno. Nie będziemy się o to za bardzo czepiać. Ale o to, że tutaj będzie dużo odpadów, to trzeba by się tym zainteresować w ciągu najbliższych kilku odcinków, bo się po prostu wyłożymy z odpadami. Zresztą jak zawsze u mnie. Coś się musi wyłożyć, bo przecież nie może być zawsze idealnie. Liczę na to tylko, że się nie wyłożymy, jeśli chodzi o właśnie o umieralność osób w sezonie zimowym, bo tego bym chyba bardzo nie chciał. Widzę, że większość osób mamy z wykształceniem wyższym, ale widzę, że w ogóle rośnie ładnie robotnicy z wykształceniem wyższym, dlatego no cieszy mnie to. Chociaż ich jest tutaj sporo, się uczy również. Trzeba by to później jakoś ograniczyć i rozgraniczyć, ale to chyba dopiero jak służbę bezpieczeństwa ogarniemy. Czyli teraz ranking członków partii dobrze byłoby zbadać, tak żeby umożliwić pracę w takich miejscach osobom bardziej zaangażowanym, bardziej lojalnym.
No, kurczę, produktywność ładna. Bardziej zaangażowanym, lojalnym osobom pracę tutaj, a także możliwość nauki, tak? Tym osobom, które rzeczywiście chcą z nami współpracować, aniżeli tym, którzy po prostu chcą żyć. Bo ci, którzy po prostu chcą żyć, to do łagrów i pracować tam gdzieś w kopalni, czy w takim kołchozie z zakładów, kurczę, spożywczych. Nieważne od tego, jakie macie wykształcenie. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, kurczę, żebyście byli lojalni. Jak jesteście lojalni, to macie, wiecie, dobrze. A jak nie jesteście lojalni, to do łagrów. Że tak zażartuję. No właśnie, dobra. Czyli to mamy jakby ogarnięte i ustalone, powiedzmy. Ho. Tutaj sporo tych samochodzików. Tutaj coś mało. No dobra, mniejsza o to. Ważne, żeby się tutaj wszystko zgadzało. Oni z tego przystanku dochodzą? To spoko. Tylko wiecie co, ja bym was na razie ograniczył, tak do 5. No tu na razie więcej nie jest potrzebnych. Jak będzie więcej potrzebnych, to ja was zawołam, ale... Ej, fajnie. Ja już myślałem, że będę musiał kolejny przystanek zbudować, ale ja widzę, że oni tutaj dochodzą spokojnie, więc... Wow. Nie no, to żeśmy teraz zaskoczyli trochę. Nie no, bardzo fajnie. Ale to... Nie no. Bardzo fajnie. Podoba mi się. Tu przyjdziecie, tu przyjdziecie, tu przyjdziecie. Tu w większości pójdziecie, prawda? To zawsze jest tak inaczej. No i elegancko. Patrzcie, no. Kurde. Ja bym się nie spodziewał nawet tego. Dobra, zmienny czas, czyli oni są jakby idealnie jeden po drugim jadą w takich równych odstępach w miarę, nie? Zobacz szczególnie, wielkość odstępów 900 metrów. Średni czas pętli 6 minut. I on jedzie 3 minuty tam i 3 minuty z powrotem jakby, prawda? Ale w takich w miarę fajnie równych odstępach. No i mnie to cieszy, bo on przyjedzie tutaj, zatankuje się na kolejną trasę, może całego paliwa na trasę nie wydoi. Tak, 4, no około 200 litrów na takie kółko. No i dobra. No i dobra. Pasuje. Pasuje mi to. No i okej, teraz tak, żywność. Ja tak myślę jeszcze o tym, że ja bym chciał pakować jednak to wszystko w kontenery. Zastanawiam się właśnie nad tymi kontenerami, jak to rozwiązać tutaj, bo... No właśnie. Jakieś takie miejsce, takie, wiecie, składowe, gdzie będziemy wszystko zwozić, pakować w kontenery, a potem przerzucać na pociągi. No właśnie, a propos tych pociągów. Coś trzeba będzie wymyślić też. Bo nie ukrywam, ale trzeba będzie jakieś terminale pobudować. No dobra, o tym w kolejnym odcinku. W każdym razie w tym momencie zakończę ten odcinek, także dziękuję wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polecie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim, cześć!